Cześć, siema! Witamy wszystkich mieszkańców Turku. Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Moi drodzy, 12 stycznia z takimi puszkami będziemy między innymi u Was także zbierali pieniądze na 22 finał na ratunek. Ludzie, którzy mają takie identyfikatory, pojawią się u Was na rynku, na Waszych ulicach, wszędzie tam, gdzie będziecie chcieli wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Gramy w Turku, z czego jesteśmy także bardzo dumni. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco. U Was także wielka letnia zadyma w środku zimy, czyli niemalże brazylijskie gra. Będą loterie, będzie parada konna o godzinie 20, światełko do nieba. Zróbmy wszystko, aby ci, którzy mają ze sobą puszki, czuli się bezpiecznie, czuli się ciepło, czuli się, że są w bardzo przyjaznym miejscu. Pamiętajcie, że zbieramy pieniądze na szpitalne oddziały ratunkowe, ale także po raz drugi na geriatrię, czyli nawet ładniej mówić o tym, że dla godnego życia ludzi i leczenia w podeszłym wieku. To niezwykle ważny temat. Cieszymy się bardzo, że 21 finał pokazał, jak bardzo jesteśmy wszyscy skuteczni, że jeżeli razem ze sobą gramy, to także możemy kupić ogromną ilość urządzeń. Wszystko to, co planowaliśmy podczas poprzedniego finału, już zostało zrealizowane, a nawet z nawiązką kupiliśmy dużo więcej urządzeń. Cieszymy się bardzo, że w Turku będzie grała orkiestra. Pamiętajcie, że oprócz pieniędzy liczy się też atmosfera, liczy się to, że jesteśmy razem. Oglądajcie program telewizji, programu drugiego, bo tam będziemy przez cały czas, do późnych godzin wieczornych, będziemy nasłuchiwali, co się u Was dzieje, co się dzieje w Turku, aby później dzielić się tymi wiadomościami z widzami w całej Polsce. Gra nie tylko Polska, gra cały świat, w związku z tym bardziej mamy więcej w sobie energii i miłości do osoby bliźniej. Jeszcze raz wielkie podziękowanie. Machamy przyrządem do machania wszystkim mieszkańcom Turku i zapraszamy na kolejny 22 finał 12 stycznia 2014 roku, bo jak mówi Jurek Owsiak, oj się będzie działo, także w Turku.